Dzisiaj podejmiemy temat, który wydawałoby się ma mało wspólnego z religią, ale jeśli się bliżej przyznać, to przy próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto poznawać herezję i heretyków, to okazuje się, że właśnie spojrzenie jakby od strony herezji o wiele więcej mówi o religii niż samo skupienie się na religii. Dlaczego? Bo w pewnym sensie to pojęcie, czy ludzie, których nazywamy heretykami, byli może najgłębiej, najbardziej poważnie wierzącymi ludźmi w religię i w jakiś dany system religijny albo w daną, nie wiem, wyznanie. Ale inni uznali, że ich sposób wierzenia nie do końca odpowiada to, co nazywamy ortodoksją, czyli poprawnością wierzenia. I właśnie, żeby zrozumieć, jak religia społecznie funkcjonuje, warto zapytać socjologów religii, którzy po prostu badają zjawiska obecności religii w przestrzeni publicznej, a niektórzy, jak właśnie ten, którego chciałbym Państwu szczególnie polecić, Petera Bergera, tutaj mamy jego książkę, która niestety nie została przetłumaczona na język polski, mimo że wiele innych jego książek jest dostępnych po polsku. Nie wiem dlaczego, no ale tak to jest. W każdym razie tytuł mamy tutaj angielski, który można chyba spokojnie przetłumaczyć jako heretycki imperatyw, czyli jakby zachęta do tego, żeby być heretykiem, bo w podtytule właśnie ten niedawno zmarły, zresztą chyba najwybitniejszy współczesny socjolog amerykański religii, już w latach 70., kiedy tę książkę pisał, doszedł do wniosku, że dzisiaj, czyli w drugiej połowie XX wieku, przyszedł czas dla herezji. Jeżeli chce się być naprawdę człowiekiem poważnie traktowanym, to trzeba być heretykiem. To brzmi obrazoburczo może i zaskakująco dla wielu z naszych słuchaczy, ale interpretacja Bergera jest bardzo prosta. To znaczy, on sięgnął do etymologii, czyli co za tym słowem obcym albo obciążonym znaczeniami, które wydają nam się oczywiste, się kryje. Otóż z języka greckiego, bo to słowo pochodzi od greki, herezja, herein, oznacza wybierać. Innymi słowy, heretyk, jeszcze przed czasem, kiedy heretyków zaczęto postrzegać jako właśnie tych niedobrych i złych, źle wierzących, to był człowiek, który umiał wybierać. Czyli bycie heretykiem to jest bycie człowiekiem, który po pierwsze zdaje sobie sprawę z tego, że jest wiele możliwości, na przykład wiele religii, wiele sposobów rozumienia świata i wybieram to, co mi najbardziej odpowiada. Ale żeby wybrać to, co mi najbardziej odpowiada, to muszę poznać cały szereg innych religii, i to nie tylko te, które są nam najbliższe kulturowo, jak religie monoteistyczne, które znamy tutaj w naszym kręgu kulturowym, a więc judaizm, chrześcijaństwo, islam, ale istnieje setki innych religii, które istniały, obumarły, a niektóre powstają. W każdym razie jest to taki świat, do którego Berger nas zaprasza i mówi: dzisiaj, jeżeli chcesz być naprawdę człowiekiem wierzącym i jeżeli chcesz sensownie rozmawiać o religii, no to potraktuj na serio tę możliwość, którą twój umysł zawiera. To znaczy, no, człowiek wierzący może powiedzieć, który ci dał Bóg.
Ale człowiek niewierzący może powiedzieć: tak, ja zdaję sobie sprawę, że nic nie jest oczywiste, rozwijam się, zmieniam poglądy, dlatego że mam argumenty, żeby na przykład dany pogląd, który uważałem jeszcze 10 lat temu za właściwy, opuścić, bo dzisiaj wydaje mi się coś innego, bardziej mnie przekonuje. I to nie są wcale rozważania takie abstrakcyjne, bo one się przekładają na postawy, po prostu bardzo konkretne postawy egzystencjalne, że heretyk to jest człowiek, który cieszy się z możliwości właśnie wybierania i każdego, kto inaczej myśli niż on, nie traktuje jako przeciwnika, jako wroga, ale właśnie jako partnera, z którym można porozmawiać, z którym można wymienić własne poglądy, którego można być może przekonać do własnego poglądu, jeśli uważam, że słuszny, ale też być może jest tym kimś, kto mnie przekona, że warto opuścić mój własny system, bo jego jest ciekawszy. Także mówienie o heretykach i herezjach oznacza tak naprawdę mówienie o naszej ludzkiej zdolności wybierania. Dlatego warto poznawać różne herezje, będziemy o różnych mówić, ale jeszcze o innej sprawie chciałbym powiedzieć w tych takich początkowych jakby refleksjach wprowadzających nas w temat herezji. Mianowicie chciałbym się zatrzymać na filozofii tego sympatycznego filozofa, który tak głęboko patrzy z tego obrazu, to jest mniej więcej tylko Immanuel Kant. Dlaczego ten pobożny protestancki filozof, który zrobił wiele, żeby umieścić swoją religię, chrześcijaństwo w granicach rozumu ludzkiego, dlaczego on tutaj patronuje naszym rozważaniom o herezji? Otóż można powiedzieć, że Kant był pierwszy, który ośmielił się myśleć na własny rachunek, czyli poniekąd był heretykiem w tym rozumieniu źródłowym tego słowa. I nawet przejął, i to się traktuje jako hasło programowe filozofii Kanta, mianowicie ośmiel się wiedzieć, sapere aude. To powiedzenie, to wyzwanie, ten program jest może znany naszym widzom z literatury, z historii, bo nasz ostatni król taki medal przyznawał właśnie ludziom szczególnie zasłużonym dla filozofii, dla wiedzy, dla kultury. Właśnie ten, który ośmielił się wiedzieć, ten, który nie bał się wyciągać konsekwencji z argumentów, których mu dostarcza wiedza. To jest koniec XVIII wieku. I tutaj widzimy, że właśnie filozofia oświecenia, i tutaj Kanta traktuje trochę jako ikonę tego nowego sposobu patrzenia na rzeczywistość, możemy widzieć jako nawrót właśnie do greckiego sposobu patrzenia na religię, takiego wybierania. To znaczy, że ja, jak mówi Kant w tym słynnym eseju, z którego bierzemy to powiedzenie sapere aude, mówił, co to oznacza oświecenie tak naprawdę. Oświecenie oznacza, że ja wychodzę z zawinionego okresu niedojrzałości. Kant był bardzo, sądzę, spostrzegawczy, bo on dostrzegł, obserwując, jak wiemy, nie był zbyt wytrawnym turystą i z królewca raczej się nie ruszał, ale obserwując ludzi naokoło siebie, widział, że większość ludzi dobrowolnie rezygnuje z myślenia. Nigdy nie wychodzi z okresu niedojrzałości. I w pewnym sensie, to mam taką przykrą trochę wiadomość dla ludzi wierzących, że większość gorliwych katolików, Żydów, muzułmanów, buddystów, w większości niestety nie używa rozumu, bo uważa, że tradycja im przekazana jest najlepsza i nie masz sensu krytycznie poddawać jej refleksji. Otóż Kant właśnie ludzi religijnych, szczególnie jakim on sam był, zachęca do tego, żeby nie zatrzymywać krytycznej refleksji, że jeżeli trzeba, jeśli wasze rozumowanie was do tego doprowadzi,
trzeba odrzucić religię. Jeśli uznasz, że ona cię blokuje, hamuje twój rozwój wewnętrzny, to ośmiel się wiedzieć. Ośmiel się powiedzieć, co naprawdę myśli. I tego nas uczą heretycy, tego nas uczy herezja właściwie zrozumiana.